Siema, witajcie w kolejnym odcinku programu Rozkręt, tym razem na Mosirze, na torze szybkiej jazdy, gdzie w zeszłym tygodniu odbyły się Mistrzostwa Polski w Pancenach. Tutaj mieliśmy zacnego gościa, którym była Katarzyna Bachler-Curuś, brązowa medalistka w Vancouver. Ale zanim porozmawiamy z Kasią, wybierzmy się na Puławy, żeby pooglądać, co działo się na Snow Show. A tam poduszki, rejle, skocznie, wszystko. Zobaczcie, co tam się działo. Krótki edit przygotowany przez Oskara. Jest to już drugi dzień zawodów. Pierwszy dzień był zjazd na Krechę, gdzie funkcjonariusze policji mierzyli prędkość. Rekord prędkości w roku 2012 wyniósł 101 km na godzinę. Oprócz tego były zawody na tak zwanych kubusiach, mini bug race, gdzie młodzi mogli rywalizować między sobą. Dzisiaj mamy drugi dzień zawodów. Jak widzicie, za nami stoi poduszka, którą przygotowała firma Flyback. Panie Macieju, jak pan ocenia dzisiejszy dzień zawodów? Ja myślę, że pogoda nam się troszeczkę udała. Wczoraj ostro sypało śniegiem, ale na szczęście dzisiaj już takich opadów nie ma. Najazd jest bardzo sympatyczny, nie jest za szybki, nie ma problemów z przelatywaniem skoczni.
No i właśnie, zapowiadana przed chwilą nasza bohaterka naszego programu, Kasiu, witam cię serdecznie, to prawdziwy zaszczyt bym powiedział, mieć tutaj olimpijkę przed sobą, koło siebie. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Łyżwy? Łyżwy! No tu w Sanoku, konkretnie na jeszcze tam starym lodowisku na Mickiewicza, w podstawówce, czwórce ówczesnej, z panią od WF-u, pani Sarama. Pozdrawiam serdecznie. No a potem tutaj, no i tak się kręcę do dziś. Ale skąd to? No tak, o łyżwy, a pojeżdżę sobie na łyżwach. O, od razu na szybko, potem będę się tam jakieś balerinki bawić. Balerinek nie było. Potem, no jak, latem szliśmy na basen, zimą na łyżwy na WF-ie i to było fantastyczne w ogóle. Czemu dzisiaj tak młodzież nie jest angażowana sportowo w szkołach, to nie wiem. Natomiast no tak właśnie zostało. Ja tutaj miałam grupę, nie wiem, nas było ze 30 dziewczyn w kategorii wiekowej każdej, więc to było fantastyczne. I wiadomo, wykruszają się. Ja poszłam dalej troszkę, więc siła rozpędu, jeźdź tam sukces za sukcesem, to napędza. No i... Lubisz szybkość w takim razie? Tak, ja wiesz, wiatr z oczu wyciska, tak. No zwłaszcza jak macie okulary, to na pewno. Wyciska. Tak? Dobra, a później widzę, kariera już się rozpoczęła, bo zaczęłaś startować w olimpiadach. Jak to jest, jak dziewczynka z takiego małego miasta wybija się na poziom praktycznie światowy? Znaczy ja nie uważam, że Sanok jest małym miastem, absolutnie, bo tutaj zawsze się fantastyczne rzeczy dzieją, mam nadzieję, że się będą działy. Zawsze było coś ciekawego, coś, jakieś, nie wiem, koncerty, czy sportowo, czy coś, to zawsze się tutaj działo i ja nigdy nie miałam jakichś takich małomiasteczkowych kompleksów, że absolutnie. Wiesz, no wydaje mi się, że ja mieszkam teraz w mniejszym mieście. No, Zakopane w sumie. Na olimpiadach, jak zaczęłaś startować, to nie wiem, twoje idole praktycznie, których podziwiałaś jako sportowcy, nagle startują obok ciebie, nie? No, jest to... Wiadomo, najpierw to się odbywało Puchary Świata, Mistrzostwa Europy Świata, te igrzyska są jednak co 4 lata i można się z tym oswoić. No to ja mówię, igrzyska olimpijskie to jest po prostu zawody rozgrywane raz na 4 lata i można przez 4 lata nie przegrać żadnego wyniku i z żadnego biegu, a na igrzyskach nie osiągnąć żadnego wyniku. To są tak specyficzne zawody, tam jest taka presja, ciśnienie. Nieprawdopodobne rzeczy dzieją się z faworytami właśnie na igrzyskach, co jest niesamowite. Natomiast no, ja mówię, nawet czasem wracając do tych małomiasteczkowych kompleksów, wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi właśnie z takich mniejszych miasteczek ma taką siłę woli, siłę walki, wolę zwycięstwa, nie wiem, chęć właśnie takim zadania kłamu tym takim właśnie małomiasteczkowym kompleksom. Właśnie, no, rozumiemy, że mamy niektórzy takie kompleksy, no ale tu faktycznie nie ma co się nawet o tym zastanawiać. Powiedz mi w takim razie, jak oceniasz swoje olimpijskie sukcesy. Były to 2 lata temu, brąz w Vancouver. Po tym chyba wszystkim ludzie się zafascynowali w ogóle łyżwiarskim szybkim i nie chyba tylko w Sanoku. I to jest fajne. Mam nadzieję, że wczoraj właśnie usłyszałam, że władze Mosiru tutaj planują długoterminową inwestycję przykrycia toru, no to by było już w ogóle odjazd. Jakby tu powstała hala. Super, tylko no ja mówię, 2 lata temu był sukces. Ja przyszłam później bezpośrednio po igrzyskach poważną operację biodra. Urodziłam dziecko, połączyłam przyjemne z pożytecznym, więc dopiero wracam. Zostały 2 lata do następnych igrzysk i karmię się tamtym sukcesem, bo to by było bez sensu. Patrzę w przód, mam swoje cele, zadania i będę je realizować, mam nadzieję, że programowo. To w takim razie pytanie brzmi, czy twoje dziecko też już zacznie jeździć? Znaczy będzie, czy ewentualnie zacznie jeździć? Moje dziecko ma 10 miesięcy aktualnie. No to już pewnie nie jeździć, ale no na sankach ewentualnie, jak ją ciągniesz. Natomiast pytanie właśnie, czy masz zamiar wpoić też taką troszeczkę tą dyscyplinę sportu właśnie? Znaczy na pewno jej zapoznam ją z łyżwami, ale nic na siłę, absolutnie myślę, że... Znaczy, no może powiem tak, no ja spełniam swoje ambicje na łyżwach, więc może nie będę cisnęła dziecka do łyżew.
tatuś do nart może będzie cisnął, nie wiem. Ale na skrzypcach będzie grała. Czyli muzykiem będzie. Tak czy siak, musi być. Nie, no, ja uważam, że w ogóle sport jako zajęcie dodatkowe, czy to łyżwy, narty, biegówki, pływanie, cokolwiek, jest jak najbardziej wskazane. No natomiast co ona wybierze, no to będzie jej decyzja. Dobra, no to w takim razie ostatnie pytanie, jak podsumowujesz w ogóle Sanok i dzisiejszą imprezę, która w sumie jest organizowana już, to jest któryś raz z kolei, który organizacja takiej imprezy w łyżwiarstwie szybkim, natomiast powiedz mi, jak oceniasz całokształt? Organizacja super, obiekt, infrastruktura dookoła obiektu. No zrobiła na mnie duże wrażenie, bo mnie tu dawno nie było, rzeczywiście. Ja te choinki sadziłam jako zajęcia takie dodatkowe. Biologii? Nie, tu, natomiast jako zawodnicy, jako zawodniczka górnika jestem przerażona, że to są takie wielkie. Niestety, wszyscy się starzeją. Natomiast warunki lodowe nie dopisała, atmosferyczne, ale na to nie mamy wpływu, więc ja myślę, że zawody na miejsca, jak to zwykle Mistrzostwa Polski, super się cieszę z pierwszego miejsca, bo po przerwie to jest taki motorek dodatkowy. No i fajnie, że to się rozwija. Tu widać, że ludziom z Sanoka zależy na tym, żeby to było fajnie. Jest super arena do hokeja. Coraz lepiej to wszystko wygląda w środku. No a jakby się jeszcze udało przykryć ten tor, no to nic, tylko wracać. W takim razie już dziękuję Ci, nie będę Cię dłużej męczył. Dziękuję za spotkanie. My jeszcze sobie pooglądamy zawody, a później druga część programu. Punktu programu. Mam nadzieję, że głos specjalnie Was nie zraził. Jeżeli tak, to naszą pokutą będzie rozdanie dwóch takich płyt. To są piosenki rosyjskie z lat 40. Będziemy mogli tu usłyszeć głos m.in. Lecha Dyblika i Angeli Gaber. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Ile medali zdobyła Katarzyna Bachleda-Curuś? Ja przekazuję tą płytkę i m.in. dalej mówił. Nasz operator pokazuje. Tylko płytkę. W każdym razie pytanie, odpowiedź na pytanie wysyłajcie na roskent@gmail.com. Pamiętajcie, żeby dopisać w tytule konkurs. No dobra, no to przechodzimy do teraz naszych pozdrowień. Specjalne pozdrowienia dla Anki Zadelak i całej rodziny Zadymy, Johnego i Klaudii od Peruki z dopiskiem całuję, dzięki, że oglądacie program i sprawdzacie, czy wszystko jest ok. My również w takim razie dziękujemy. Całować nie będziemy, bo to już perwersja. I lecimy dalej. Fajny program z Kacprem. Pozdrawiam młodego i wszystkich snowboardzistów. Podpisane Murzyn. Murzynie, dziękujemy Ci za pozdrowienia. Kacper, Tobie jak zwykle dziękujemy za to, że wystąpiłeś w naszym programie. Zapraszamy ponownie. Mam nadzieję, że będziemy Cię jeszcze mogli pokazywać. No i mamy jeszcze oprócz pozdrowień, bardziej to są życzenia walentynkowe, no ale słuchajcie, no walentynki w sumie niedawno były, więc puszczamy. Ale zaraz Wam jeszcze powiem dlaczego. A raczej przedstawię to, co napisał kolega, który właśnie wysłał nam ów życzenie. Z okazji walentynek moc buziaków dla mojej martuchny. Z dopiskiem kocham Cię z całego serca, Konrad. I jeszcze tutaj dalej lecimy. Obiecałem dziewczynie, że poleci, więc proszę o puszczenie tych pozdrowień. No słuchajcie, no my lubimy strasznie takie rzeczy. Zresztą wiecie, bo w ostatnich programach nawet rozdaliśmy kilka gadżetów. Niestety teraz ich nie mamy, już pozbyliśmy się ich za szybko. Natomiast no co, no życzymy Wam szczęścia. Jeżeli chodzi o same walentynki, no mam nadzieję, że były radosne, wesołe. Nie mogliśmy niestety nic z tego przygotować. W każdym razie następnym razem się poprawimy. No ale cóż, oddaję to wszystko na ziemię i lecimy dalej. Dzięki serdecznie za oglądanie naszego programu. Piszcie do nas na roskent@gmail.com i zaglądajcie na naszego Facebooka. Pamiętajcie, warto, jeszcze raz warto.
i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!